będę robił wszystko, żeby być w tak dobrej dyspozycji właśnie na tą najważniejszą fazę, czyli play-off. Nie ma chyba złych ani dobrych przeciwników w fazie play-off. Trudno jest stwierdzić, kto może być tym zespołem, który jest teoretycznie w gorszej dyspozycji, albo nie. A to jest tak w Żużlu, że wszystko potrafi się z tygodnia na tydzień zmienić. Zawodnicy, którzy gdzieś tam nie mają tej formy wypracowanej, nagle zatrzymają kawał dobrego sprzętu i pojadą nieoczekiwanie dobrze. Tak bywa często, więc nie oglądamy się na to, z kim nam przyjdzie jechać w tej pierwszej rundzie, tylko szykujemy się solidnie do tego spotkania, do tej rywalizacji, żeby pojechać jak najlepiej.